Szczęść Boże, coś wam powiem. 3000 świń rzuciło się z urwiska. Oni płakali i stracili wszystko. Człowieczeństwo zostało rozmienione na drobne. Zło wie często, jak stać się do dobra podobne. By głosić wszemi wobec, jak masz myśleć i co masz robić. To słowa z piosenki zespołu Lux Torpeda, napisane właśnie na podstawie tego fragmentu Ewangelii. Jakże brutalnie obnażają prawdę o dzisiejszych wartościach, że lepiej mieć niż być. Człowiek dla człowieka jest tylko ważny, kiedy można dzięki niemu coś zyskać. Obcy, chory, wariat, potrzebujący pomocy, jest tylko pionkiem na planszy. Gra toczy się o inne wartości. Bo czyż nie tak patrzono na opętanego człowieka przez legion? Czy nie z powodu straty materialnej zasugerowano Jezusowi, by opuścił krainę Gezareńczyków? Rzeczywistość nie znosi próżni. Odchodzenie od Boga i niechęć, by poddawać się Duchowi Bożemu, sprawia, że nas samych i nasze życie społeczne opanowują duchy nieczyste. Duch egoizmu, duch kłamstwa, duch niesprawiedliwości. Trzymają człowieka na uwięzi, a to powoduje, że człowiek działa jak wariat. W Ewangelii słyszymy, że ów duch wiedział dobrze, kogo ma przed sobą, stąd jego lęk. Przed prawdziwą miłością każde zło się lęka. Przecież naturalnym środowiskiem działania szatana jest to, gdzie tej miłości właśnie nie ma. Wchodzi w tych, którzy przestali kochać, którzy przestali w człowieku widzieć brata, którzy wpatrzeni są tylko w swoje potrzeby, a nie dostrzegają innych ludzi. Serce człowieka nie jest mieszkaniem złego, ale Chrystusa. Szatan działa jak popularni w Hiszpanii okupanci, którzy włamują się do pozostawionych mieszkań pod nieobecność właścicieli, a po 48 godzinach przebywania w nich nikt im nic nie może zrobić. Trzeba płacić za nich rachunki. I tak dzieje się z człowiekiem, który właśnie wpadł w sidła złego. Nie może zrobić nic dobrego, ale ponosi konsekwencje siedzącego w nim zła. Dla Jezusa człowiek zawsze był, jest i będzie na pierwszym miejscu. I kiedy słyszymy, że Jezus wypędza ów legion, to czyni to właśnie w taki sposób, jak opisał święty Klemens Rzymski. Wynoś się z mojego domu, co robisz w moim mieszkaniu? Ja chcę tam wejść, wychodź z tego człowieka, to mieszkanie przygotowane dla mnie. Tekst Ewangelii nie wyjaśnia, dlaczego pozwala złym duchom wejść w świnie, ale zniszczenie, które następuje, jest pewnością widzialnym dowodem jego władzy i wielkości zła, które pokonał. Widzimy w tym fragmencie, że nie ma trudności, której Bóg by nie mógł pokonać, ani zła, którego by nie mógł przezwyciężyć. Każdy grzech, który pojawia się w człowieku, każdy zły czyn, którego człowiek się dopuszcza, nie ma znaczenia wobec miłości Bożej. W końcówce słyszymy, że taki przekreślony przez ludzi człowiek, który wcześniej wzbudzał w nich strach, może stać się prawdziwym uczniem Chrystusa. I choć nie mógł iść za nim, to dostał wielkie apostolskie zadanie. Głosić dzieła Pańskie i być świadkiem Jego mocy. Ten fragment jest bardzo zaskakujący i jakże pasujący do naszych realiów. Wkroczenie Jezusa w życie ludzkie może spowodować radykalne zmiany w życiu. Być może jakieś stado świń utonie w jeziorze. Choć nie wiem, czy jesteśmy na to przygotowani, by ponieść takie straty. Lecz jeśli skupimy się tylko na tym, co tracimy, to nie dostrzeżemy cudu, jakim jest uwolnienie spod władzy złego ducha.